Witam, cześć i czołem. Nie mogłem się doczekać, żeby sobie znowu pograć w Path of Exile. A więc startujemy. Ostatnio sobie... do biblioteki sobie szliśmy. Biblioteka bardzo fajne miejsce. Mianowicie w bibliotece będzie taki jeden NPC. Siosa. Taki duszek przyjemny. Kacperek. On będzie nam sprzedawał gemy... Wszystkie gemy dostępne w grze ogólnie, prawie wszystkie, bo gemy typu Empower, Enchant czy Enhance, nie wiem, który to jest wersja, Enlighten, które nie są do kupienia, przynajmniej nie od sprzedawców, to on będzie proponował ogólnie u sprzedawców w miastach, nie macie dostępnych wszystkich, gemów ze skillami, macie te odpowiadającej waszej klasie, którą wybraliście. Tak więc na przykład jakiś unikacik, w sensie potworek, łucznik, tak jak my teraz gramy łucznikiem, nie będzie miał jakichś skilli, które będzie miał fighter typowy. Dobra, tu jest właśnie Siosa, dla niego trzeba zrobić questa, czyli trzeba poszukać tajnego przejścia i złotych stron na temat historii jakiejś tam. Ogólnie, jeżeli chodzi o fabułkę, to wytrzymałem czytanie fabuły wszystkich takich informacji do piątego aktu. I w piątym akcie po prostu wysiadłem, już podarowałem sobie kompletnie i zacząłem grać normalnie, w sensie normalnie leciałem przez to wszystko. Level up! 35, jak komunikat głosi. 35, life evasion. Dobra. Szukamy tutaj takiego ukrytego przejścia, który jest ogólnie widoczny po podświetleniu pod altem. Ogólnie ja mam... my tam strzelamy, to tu wszystko dostaję w tubę. Ja gram cały czas, jak zresztą widać, z włączonymi dropami. Tak jak tu. O! I to jest już dobry drop. Spróbujemy to skraftić. No, spróbujemy to jakoś tam przerobić. Może coś się uda zrobić. Adam Mickiewicz, jak to mawia procent. I tą ukrytą dźwignię od razu widać. Tylko trzeba ją poszukać. Nie wiem, czy jest jakaś zasada tutaj co do szukania tego. Tu są The Ancients. Jest. Loose Candle. Jak wyłączymy tego ciągłe poświetlenie, to ten loose candle tak trochę gorzej widać, ale jak macie to włączone, to jazda. Dobrze, aury są. Przypominam, że mamy też precision. Zerknijmy. Celność 100%. Szansa na krytyka już prawie 14%, więc... no, jest jakiś czas. Te krytyki nam siadają. To chyba bibliotekarz jest z unikatowej takiej postaci przeciwnika. No, ten Royal Bow. Jakby odkryć co tam ma, ale najpierw zobaczymy, czy uda się to jakoś sensownie skraftić. Wykrzyknikami są zaznaczone te wszystkie... Nie. Niepotrzebne. Te wszystkie przedmioty, których my szukamy. Więc jak chcecie to szybko poprzechodzić, to lecicie na środek mapki i próbujecie... poszukać tych wykrzykników. No, jakiś gem wypadł. Frost Bomb. No, już kiedyś nam wypadł. No, szkoda, że na Ratless Mode tak nie wypadają te gemy. Tak jak mówiłem, pewnie sobie kiedyś tak dla jajet zagramy. Ale to nie teraz. Teraz gramy co innego. Jest pierwszy liścik. Liściki są ogólnie cztery strony takie do zdobycia. Tree Remaining. Dobrze, lecimy po Tree Remaining. Game Cutter Prism. O, to jest nowy chyba, nie mieliśmy takiego. Game Cutter Prism zwiększa quality gemów. Czyli skilli. A to mówiliśmy już na temat quality gemów. Też takie coś jest. Quality każde zwiększa coś innego. W zależności od rodzaju skilla, od rodzaju supporta.
Więc gemy też mogą być z procentem. No, tutaj nas takimi pnączami przytwierdza. Weźmy sobie to. Pyk, leży. Brutal Shrine, nie, Skeleton Shrine. Za jakiś czas przyzywa szkieletony niepotrzebne. Zamieszanie. Find the last golden page. Nothing trudne. Tak jak mówiłem, tych żółtych itemów wielkich nie biorę. O, jest ten. Intellectus Prime. Bookstand. I tu jest bardzo, bardzo dobra nagroda, mianowicie... Nagrodą jest... Nowy zestaw skilli. Plus możliwość kupowania od niego. Proszę bardzo. Critical Strike. Second Wind. Focused Ballista. To się też przyda, ale później. Fortify Leech Life. Impale. Second Winda weźmy. I tak jak mówiłem, Purchase. Jeszcze na razie nie ma wszystkich. Bo z czasem jak zdobywamy levele i fabułkę pchamy do przodu, to tu się będą też pojawiać jeszcze. Będą na pewno się pojawiać? Tak, będą, bo tu supportów na pewno wszystkich nie ma. Tak. Dobra. Na razie to tyle. Minus jest jedynie taki, że musicie przynosić walutę tutaj, żeby u niego kupić. Dobra. Mamy Second Winda, ale nie mamy chyba miejsca, żeby to jakoś podpiąć sensownie. Mogliby... Nie, nie mamy miejsca, żeby to podpiąć. Dobra. Czyli Second Wind na razie tutaj. Do skilli, których będziemy... Czekajcie. Nie ma nic, czyli nie musimy do niego iść. Mamy łuk. Jednego Blacksmith Whetstone'a. Czy mamy jakieś... No nie mamy. Rzućmy sobie tu na razie w okienko, chodźmy dalej. Przydałby się jakiś essence taki typowo podłucznika. Jakiś punktowy damage, obrażenia jakieś punktowe by się przydały. 1094 żyćka. Uuu. Dobra. Odruchowo, jak macie... Proszę stąd iść. Odruchowo, jak otwieracie niezidentyfikowaną, ale macie potkę na usunięcie zamrożenia, to robicie sobie pyk, 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 otwieracie dwójka i uciekacie. Superior Smoke Mine 13% i tysiaczek w potionie. Instant Life. Przydałoby się też tu dostać instant. Zastanawiacie się, czemu takie losowe gemy zbieram i potionki procentowe, mianowicie są przepisy na to, żeby zdobywać walutę z tego, dosyć przydatną, rzadziej spotykaną. Gemcutter Prizmy dostajemy za sprzedanie gemów, których wartość quality była 40. I tak samo z butelkami, tylko w butelkach dostajemy tak zwane glassblower. Coś? Glassblower Bubble? Cholipka, teraz nie pamiętam. Dobra, wspinamy się po wieży. Które quality potionków? Bo zauważyliście, że potionki też mają quality. Zwiększają. Dobra, na trzeciej lokacji w tej wieży jest punkt nawigacyjny. Zawsze miałem problem z zapamiętaniem tego. No, ta wieża to jest też tak trochę losowo poukładana. Dobra, tu będzie punkt nawigacyjny. Upierdliwi są ci przeciwnicy, bo takie bańki robią. Musimy być pod tą bańką. Są wyjątkowe skille, żeby zadawać takiemu komuś obrażenia. Są przynajmniej dwa bossy, które mają tego typu upierdliwe właściwości. U potworków najczęściej jest to tymczasowe, chyba że to jest żółty. Albo chyba żółty tylko może mieć taką bańkę, no to wtedy oni mają na stałe, ale to jest tymczasowe, jak widzicie, także możecie mu uciekać i za chwilę powinno minąć. Widziałem już przejście, tak, ale szukamy tego punktu nawigacyjnego właśnie. Właśnie, gdzie jest punkt nawigacyjny, a gdzie jest przejście na poziom dalej. Jak ktoś nie zbiera punktów nawigacyjnych, to może to olać, tak? Ucieszy się, że szybciej znalazł po prostu przejście. Dobra. Poziom 36, lokacja 32. I tu mi przypomnieliście o bardzo ważnej rzeczy. Należy się przygotować przecież,
na spotkanie z bossem. Dlatego jak już mamy możliwość wejścia w punkt nawigacyjny, jeszcze sprzedajmy te rzeczy. Mianowicie, jakiś templar tam stał. O nie, to czekajcie. Słabe. Tarcza nas nie obchodzi. 10 life'a, bez przesady. To zostawiamy. Mianowicie, boss trzeciego aktu będzie walił błyskawicami i będzie walił fizykami, a co za tym idzie, będzie jeszcze krwawienie powodował. A co za tym idzie, musimy sobie... ostatni Transmutation Orb. Instant Recovery, ale niestety Burning. No nie, my Burninga nie szukamy. Curse'ów nie, my szukamy sufiksa. To jest też sufiks, który usuwa... nie Curse'y, nie Chile. Reducesta. Nie usuwa chili, nie burning. Poison też nie. Hinder maim też nie. Ale mamy pecha. No, dlatego są... Alteration potrzebne. No nie trafimy tego. Freeze chill, nope. Instant recovery. Dobra, bo szkoda mi trochę alteration. Pójdziemy sobie do menagerii. Tu jest nasz stary znajomy Einar i u niego można craftić, dropić i inne rzeczy w Blood Altarze przez te bestie, które właśnie sobie zabijaliśmy. Dobrze, pyk. I teraz tu macie Mod to Life of Mana Flask. Tu mamy Convection. Ej, jak sobie najedziecie, patrzcie co tutaj jest. Ale coś mi się wydaje, że... Czekajcie, Hide Unju... No właśnie, że tego coś za dużo było. Bałem się, że to jakoś jest połączone z normalną ligą trade. I mamy teraz tak, Mod to Life Mana Flask. Jak sobie najedziemy, kiedyś tego nie było, że to najeżdżało. To chyba w tej albo w poprzedniej lidze doszło. Chill Freeze. Burning, warto pamiętać, że można sobie takie coś robić. Sealing. Sealing daje immunity to bleeding i corrupted blood. To działa tak samo. Mamy tu levele mobków, możemy sobie je zamieniać, jak czegoś nie chcemy dać. Na tym levelu to nie ma znaczenia. I teraz mamy, mamy prefix i dodajemy sobie sufix. I teraz zaczną nas atakować właśnie te same potworki, które zabijaliśmy już po prostu na normalnych lokacjach. I po zabiciu wszystkich, pyk, dodało nam Corrupting Blooda, że mamy i Bleedinga, Immunity. Więc teraz jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o tego bossa. W miarę oczywiście, bo paść i tak można, ale on właśnie narzuca sobie Bleedingi i wali z błyskawic. Warto to zapamiętać i nie warto przy nim stać blisko, bo ma jeszcze takie mocne hitnięcie. The Touch of God, on chyba krzyczy wtedy. Więc też warto uważać. Taka mechanika tego bossa. Druga lokacja tego dojścia do bossa. Kawałek do niego jest. Tu już szukamy tylko przejść. Tu już nie ma punktów nawigacyjnych. Travel distance. O, właśnie chciałem zobaczyć. Dash. Dobrze. Nagramy sobie ten odcinek. Ja sobie trochę przerwy zrobię jeszcze. Perforate. O, muzyczka sobie przygrywa. To było głupie, bo mi się dash nie odnowił. O, a propos. Glass Blower Bubble, czyli jednak Bubble. Improves the quality of the flask, tak jak mówiłem. Zwiększa quality, czyli jakość potionków. Czyli zwiększa ich efekt, bądź w przypadku Utility Flask, tych użytkowych takich, zwiększa czas trwania efektów. No.
Halo, czy gdzieś tu jest przejście niedaleko, bo już bym... O, dziękuję. Tu znowu trzy lokacje pokonujemy. Po trzech lokacjach chodzimy do bossa. To była pierwsza, idziemy na drugą. I na trzeciej lokacji będzie już przejście do bossa. Tutaj debuffki widzicie, jakie mamy. Jak wolniej zaczynam biegać, atakować. Ojeju. To znaczy, że nas przymrozili lekko. Trzeba na to uważać. Po przymrożeniu mogą nas zamrozić. O ile mamy potionka do rozmrażania, to nie jest aż takie... nie jest aż takie groźne. Ale mimo wszystko w jakimś ferworze walki, jak dużo się dzieje, możecie tego nie zauważyć, po prostu paść. Mocarny, mocarny orb na ten etap. Bardzo rzadko leci na tym etapie. Orb of Binding, jak już zdążyliście przeczytać. To jest ogólnie alchemy orb z dodatkowym efektem, że od razu na przedmiocie, o ile to możliwe, daje 4 linka. Więc właśnie, możemy taki łuk mieć 3-slotowy, klikamy sobie bindinga i robi 4 linka. Bardzo mocarny, mocarny ten orb, którego prawdopodobnie zaraz wykorzystamy na jakiś item. Efekt jest losowy, tak jak w przypadku... tak jak w przypadku alchemii orba oczywiście. To nie jest tak, że on tam losuje nie wiadomo co. Po prostu daje gwarancję 4 linka. Dobra. Miejscówka u bossa. Pamiętam, że wywarł na mnie on negatywne wrażenie, bo mnie poskładał. Fun fact. Nigdy jeszcze tutaj maruderem nie doszedłem, a mam ponad 1000 godzin. Dobra. Tu jest niebezpieczny ten, co skacze. Ten, co skacze i ten, co szok narzuca. Najpierw musimy 2 razy po 3 obstawy pozabijać. Właśnie ten jest niebezpieczny, patrzcie jak on klepie. Bez odporności na ogień, ze względu na nich warto też mieć tą odporność. Ona jest mniej groźna, bo przez to, że mamy Sniper's Marka, rozwalamy te tutaj... te jej... jakieś piorunowe... To był pierwszy bosik. Piorunowe pułapki, czy to tam jest. Drugi bosik. Dobra, i trzeci bosik. Po pokonaniu tych trzech, oni biją z chaosa. Tutaj schodzi do nas nasz przyjaciel, Dominus. Dobra, rzucił nam jakiegoś marka. I to jest jego atak, właśnie jakieś tam duszki. Jak widać, on nie jest jakiś tam trudny. No, lecą znowu te duszki. Dobra, dostał. Możecie się chować tu, czy za tymi. On jak ginie, pojawia się tu. Zaraz przy nim postawmy sobie portal. On się teraz przemieni. Spoiler. Prawdziwą formę pokażę. Ja się tu przygotuję. Jaki brzydal. Oczywiście ci, co grali, to pamiętają go bardzo dobrze. Pierwsze co? To nie wychodzić z tego kółka, stać przy nim i napierniczać. Niestety nie mamy żadnych fajnych skilli. O, bleeding mi narzucił. Używamy bleedinga w lewym górnym rogu. A nie, nie pokazało się. A to. Ale jak widać... easy peasy. No, Fundling Maila też weźmy. I tak idziemy zaraz do miasta. Tu będzie ta Lady Diala. Zaprasza nas tutaj do przejścia. Myk. I witamy w czwartym akcie. Dobrze. Akwedukt. Maramoa coś tam chce sobie pogadać. No, still breathing, eh? Tego nie identyfikujemy nawet, jakby było tego. Tu Hermetic, to. Te armory nas nie interesują. Armor Energy Shield. Tarcze też nas nie interesują. Nie interesują, fajne. Increase attack speed, ale nie ma ani resów, ani tego, więc na razie sobie odpuśćmy. Pasek Life, Cold Resistance, Lightning Resistance i Life. Huh.
Exchange duration on enemies to nas raczej nie obchodzi. Ale ten pasek, jak wyglądamy z odpornościami? Standardowa procedura. Tracimy 13, dostajemy 22. Dobra, zostawmy tak. No to nowy pasek Alifa. 46, a tutaj mamy plus 4. 42, czyli i tak więcej life'a. Sell. Accept. Dobra. No i te odporności zaczynają wyglądać. Orb of Binding. Te nam przestały się pojawiać. Albo minęliśmy gdzieś. Esencje. Wallokacje się nie pojawiają, albo nie trafiliśmy po prostu. To jest bardzo prosta lokacja, wystarczy iść w tamtą stronę. Tutaj wielki cień wielkiego ptaka. Zagadka. Jak myślicie, skoro taki wielki cień tu lata, co może być bossem tej lokacji? No, Clarity. A, jeszcze nie powiedziałem. Siosa oczywiście sprzedaje gemy pierwszolevelowe. Tylko i wyłącznie. W sklepach jak kupujecie, to wraz z progresem postaci możecie kupić wyższy poziom gema. Nie wiem, chyba 11 tam też max jest, 13. Chyba, że to zależy od rodzaju gema, czyli podstawowego levela ich. Mimo wszystko zawsze tam jakiś level mają wbity. No ale jesteście ograniczeni do tego, że to tylko związane z waszą postacią. Tyk, dwójka, Roach Exile. Bardzo silna postać jak widać. Padł. Pyk. Drugi Glass Blower. Blacksmith. Blacksmith Whetstone. Wrzucimy sobie w ten łuk przed craftem. 4 Blacksmith Whetstone dla białego itemu. To jest quality 20, czyli max jaki można osiągnąć poprzez orby. Bo oczywiście da się więcej tego zrobić. Tylko już trochę trudniej. Trochę co prawda, ale trudniej. O, tak na wiwat można sobie. Te od nogi zawsze mają magiczne potworki. Potrzebujecie expo, to sobie możecie wejść. Orb of Fusing. Dołączenia slotów, czyli linkowania. Patrzcie na minimapę i krzyczcie, jak zauważycie jakiś fajny event typu esencja. Crucible. Zobaczymy, co wyjdzie na tamtym łuku. O ile znajdziemy jakiś fajny... jak to się zwie? Esencje. Dobra, level up. To mamy wzięte, czy tu coś chce? Hit recently, movement, avoid. Evasions equipped armor. Dobra. To mamy. Tu jest leech mały. Ale my byśmy poszli w tę stronę chyba, co? To też jest leech. Ten leech jest fajny. Dajmy na razie tu. Dobra. Tu było to koło. Przy tym kole jak jest, to od razu odpalajcie to. Jest wielki ptasior. On skacze i spada na was, albo na totemy jak macie. No, właśnie, i z tego pełno robali wychodzi. Sniper's Mark potężny, jeżeli chodzi o... O! Strengtha nie mamy. Lipton. Wisdom Augmentation, dobrze, niech orby lecą, bo trochę wykorzystaliśmy, żeby... zrobić potiona. No, ten potion dało się lepiej zrobić, bo mieliśmy taki sam prefix, instant recovery, ale zachciało mi się losować po prostu zwykłego bleedinga. No nic. O, wejście jest. 3-7 level, niedługo zrobimy sobie pierwszego ascendencji labirynta, ulepszymy naszą klasę postaci. A tu sobie pogadamy z jakimiś typami. Od razu szybka sprzedaż. To nie. Life Regen. Nic ciekawego, ten hełm też nie. Dobra. Alteration się zwrócił. Transmutation się zwrócił. Dobrze, blacksmithów mamy 6. Na razie nie craftimy. Tutaj mamy jakieś questy.
25 minut. Dobra, tu jest związane z questem. Tu jest kolejna aktywność, która się pojawi od Niko. Bierzemy sobie questy standardowo. Czwarty akt. Trochę takich niemiłych bosiorów będzie. W czwartym i piątym akcie trajali nie ma jak coś, także nie trzeba się przejmować. Grooveball. Dobry łuk już się pojawia pod Toxic Raina. Tutaj jakieś hełmy fajne. My z hełmem item level 11 chodzimy, nie? Naprawdę. Czy my mamy... Esencję mamy, ale to jest 15-30 life'a to. Nie więcej niż tu? Niewiele więcej, lol. Czy to warte w ogóle? No nie, no poczekamy na jakiś homofon. Dobra, tutaj musimy przepis crafterski zdobyć. Czyli lecimy na koniec tej lokacji. Herald of Ice, jakiś Frenzy. Fajna lokacja do expienia, bardzo dużo mobków, bardzo łatwe. I dropią Scroll of Wisdomy, potężne currency. Coś tu zabijamy. To jest właśnie potęga łucznika, że sobie strzelamy, jak wszystkie pociski się nie zatrzymają na przeciwnika. Aha, bo tu jest jakiś typo. No, to był klon akurat. Chyba. Nie, to nie był klon. On po prostu nic nie dropnął. Blacksmith Strongbox. Drugi z takich strongboxów, które praktycznie nic nie dropią. Dobra. Blacksmith i Armorer. To jest dla mnie po prostu na ścierwo. Nie wiem, jak ktoś miał jakiegoś fajnego dropa z tego, to szapoba, nie? Nie miałem jeszcze chyba. Dobrze. Wraz z postępem rozgrywki dochodzą nowe aktywności. W tym akcie przynajmniej jedna dochodzi. Będą nią kopalnie. O, jest książka, to może jest wejście, jest, bo już jest przepis crafterski. Wol. Trzy ataki, ma jakieś przywołanie, szarże i takie mocne hitnięcie. O, właśnie takie. A nie, to jest szarża. O, to jest hitnięcie. Czy mocne, to nie mnie oceniać. Tu jest recipe crafting. Czy coś. No i to by było na tyle. I tak idziemy do miasta, więc możemy sobie zebrać wszystko. Idziemy otworzyć przejście do kopalni. Niko będzie zachwycony. Dobra, i Tasuni? Nie, Oyun. Tutaj będą jedne z gorszych chyba gemu. Gorszych. Zależy pod jaką klasę. Jeżeli o nas chodzi. Tak jest. Jakiś snipe, tornado. Dajcie Ice Golema i proszę mnie zostawić w spokoju. Kolejni przywołańcy, którzy dają staty. Ice Golem zwiększa celność i Critical Strike Chance, czyli szanse na krytyka. Lightning Golem zwiększa atak i cast speed. Oni jeszcze tam atakują trochę. Zbierają na siebie uwagę przeciwników, co też jest przydatne. Dobra. A, zobaczmy, tutaj Petarus, Vania sprzedają gemy. Vampiric Link, Tornado, Temporal Rift i Samony Face Run. Dobra. Minesy, tu zawsze jak zaczynacie pierwszą postać, albo jak, nie wiem, tak jak ja na SSF-ie, to tutaj będzie... Tak jak Einar ma swoją lokację, tak tutaj ma Niko swoją lokację zawsze. Detonacja, bardzo niebezpieczna później. Jeżeli chodzi o Niko, na lokacjach szukamy Blasphemer. A nie, jakiś Warlord. O, Crafting Recipe. Szukamy takich złóż jakby. Jakiejś siary albo czegoś.
pięcioslotowiec się trafił. No już fajne itemki dropią. O, jest na mapce taka żółta kubka, sulfite tak zwany. Bardzo podobne do sulfura, nie? O, to jest dopiero przypadek. Jak widać na questach, no są trzy zawsze depozyty tego. O, te cztery linki coraz częściej się pojawiają. Już poszła informacja, że możemy do jego obozu pójść i to zrobić. My sobie to zrobimy później. Z kryjówki albo z jakiegokolwiek punktu nawigacyjnego się tam da iść, tak jak właśnie do Einara. Ale tych przeciwników to nasypało. Mobilność, podstawa. Jest tu coś ciekawego? Nie, to jest Crucible tylko. Nie, że mi zależy, o, żeby tego Sulfite'a znaleźć, no ale... Na potrzeby serii. No, pewnie kopalnię zaliczymy. Mamy to. Zauważcie, że żadna fajna, pasująca nam potka nie wpadła. Cały czas biegamy z tym kubskiem, którego i tak nie używam. Ja zawsze na początku gram 2 na 2. Później zaczynam grać 2-2-1 w miarę możliwości. Bardzo upierdliwa aura to była, takie niebieskie koło jak zobaczycie, to uważajcie, bo to wysysa manę i life'a. Tu poleciały ogólnie taki znaczek jest, tu koło tego będzie taka fałka, czy co to jest tak zwany fracture item i one mają zawsze przypisane na taki brązowy affix, to jest fracture affix, którego nie można zmienić poprzez crafting, czyli klikacie sobie jakieś chaos orby, a ten jeden zawsze będzie dosyć przydatny przy crafceniu. Jak potrzebujecie na przykład utrzymać tam na przykład plus 2 do soketowanych gemów, ale chcecie coś innego przelosować, bo reszta to jest kubsko, nie? No to macie takiego fracture moda, to on się nie zmieni po prostu. Wszystko inne będzie rolowane. Są minusy tego rozwiązania, bo ten item zawsze będzie niebieski, on nigdy nie będzie biały, czyli będziecie tracić chaos orby albo regal orby. Albo najlepiej takie itemy przerzucać wysokopoziomowymi esencjami, które działają jak chaosy, tylko mają też gwarantowaną daną tam... O, znaleźliśmy. Gwarantowaną jakąś statystykę, tak jak już klikaliśmy jednego esenca. No, udało się znaleźć w pierwszej kolejności tę szredkę. To jest quest poboczny, Large Strongbox level, tu się dzieje. Nic nie... A, wypadło. Scroll of Wisdom. Pyk. Uratowana. Chodźmy w tę stronę. Tu pójdziemy. Teraz będzie dużo takich punktów, które po prostu będą dawać nam deksa. Więc praktycznie nic przydatnego. Zaraz się może pojawić... Znowu pięcioslotowiec. 5 niebieskich slotów. Może pojawić się problem z jakimś strengthem albo intem. Niestety. Dobra. O! Kolejny fajny drop. Czemu ja nie miałem takich dropów na głównej postaci? Zaraz Divine nam poleci. To jest właśnie Regal Orb. Regal Orb ulepsza magiczny item, czyli niebieski do żółtego. Da się pozyskiwać te regale w dosyć kontrolowany sposób. Może nie jakiś turbo prosty, chociaż w sumie. Diamond Flask. Fajny flask, ale... Zwiększa po użyciu Critical Strike o 100% na 6 sekund. I quality zwiększyłoby czas trwania. Nie efekt, a czas trwania. Ale na początku to ja bym wolał jakieś bieganie. Bo krytyka... O, bardzo mocny amulet, biały. Można byłoby go sobie wziąć. Spróbujemy go jakimś alchemy orbem pyknąć. Może coś wyjdzie. Przejście dalej już widzimy. Pyk. Niestety ten dash nie ma dużego zasięgu skoku, więc będziemy musieli poradzić sobie
naokoło. Kolejny rodzaj potki wypadł. Sacred Life Flask. Lepszy niby niż ten, ale zostajemy przy tych. Dlaczego? Zauważcie w drugiej linijce. Consume 10 na 25 charge. Czyli możemy użyć 2,5 raza. Czyli dwa razy użyjemy i tyle. Jeżeli walczymy z bossem, jest to kluczowe, bo boss nie generuje nam na razie w żaden sposób flasków. Więc użyjemy 4-2 razy takiego flaska i jesteśmy zmuszeni iść do miasta, powiedzmy. Te mają 32, a używają 10, tak? Ten nawet ma zwiększone poprzez zaklęcie ich. Dlatego warto na takie szczegóły zwracać uwagę. Wiadomo, są bossy, które spawnują jakieś potworki. Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie generować te charge. Chodźmy tu na dół. Jest bardzo długa droga do tego i skończona teleportem plus crafting recipem. Dobrze. No tu już zaczynałem bić trochę. 1200 HP, czyli ten taki cel mamy spełniony już na ten akt. Za dużo się nie musieliśmy starać. Ogólnie ja jeszcze nie znalazłem tego, ale dla gracza, który zaczyna, to żeby sobie zrobił, tak polecam, zrobił sobie jedną taką postać albo główną postacią, żeby poznać grę lepiej. Biegał dokładnie po większości wszystkich najlepiej lokacjach, bo ja kompletnie nie pamiętam, gdzie to jest. Można odblokowywać sobie hideouty. Podejrzewam, że na necie będzie jakaś lista, jak sobie wpiszecie. Hideouty, czyli te kryjówki, bo na początku nie macie za dużo ich dostępnych, musicie je poodkrywać. O, ten tu hituje. Poodkrywać właśnie na lokacjach. One są darmowe, bo oczywiście można kupić, ale te darmowe znajdujecie tu na lokacjach podczas fabuły. Jest bardzo malutka szansa. O! Pierwsza wallokacja, albo nie, druga chyba. Druga wallokacja nareszcie. Jest bardzo malutka szansa, że podczas robienia mapek wam wygeneruje takie coś. No ale mapki z reguły ja polecam robić wszystkie. Summon jakieś skeletony. Możecie sobie czytać, ja nam tego nie czytam. No nie no. Żebym ja tyle chaos... O, to wezmę. Spytacie później dlaczego. Pod W, nie pod W, pod X tutaj mamy dodatkowe sloty. Wezmę sobie rapier. Lipslam, kolejny skill. Dobra. Monster deal extra physical damage as cold. I quantity of items. Quantity, ilość itemów, a quality... No to wiadomo, jakość itemów, czyli rzadkość. Quantity jest dobre do szukania na przykład currency. Rarity, do jakichś rzadkich przedmiotów, żeby częściej dropiły. Tu trzeba uważać, bo mają zwiększone obrażenia, które będą jako zimno. No, resisty mamy spoko. Ale przypominam, że to jest wyższy level potworków o 1 niż lokacji. O, Val Orb, dobrze. Niedługo zaczniemy wykorzystywać te walorby. Już mamy 2. Szkoda, że tak mało. Ale trzeba zwiększyć też moc naszej postaci. Alchemy orb. Ale upierdliwiec. O, ładnie napiernicza. 9 alteration z jednego potworka. Tu jest jakaś. Jako, że nie mamy slotów. Warto przejmować. Nie mamy slotów, to na razie średnio zwiększymy te obrażenia, ale zawsze. Jak bijecie się z potworkami, widzicie, że jest już względnie bezpiecznie, warto wpaść, zabrać kapliczkę, żeby nie działała na przeciwników, tylko na nas, bo użytkowe kapliczki działają na przeciwników, wzmacniają ich po prostu. Więc warto to przejąć, chociażby żeby osłabić przeciwników. O ile jest to bezpieczne, no chyba że lubicie często padać. Przypominam, że ginięcie w tej grze na hardkorze kończy karierę postaci. Przechodzicie na Standard League, nie mylić z główną ligą. Flying Knife. Zobaczmy, co jest tutaj. Słabo. Valblade, Flurry. Dobra. O, tutaj byłby Chromatic. I myk. No słabe te skille, ale aż do grosza. Tu mamy fajne skille, tu, a może nie, tu są fajne skille, tu są fajne skille. Tu mamy fajne skille, to by się przydało, tu mamy life'a, naprawdę bardzo fajne nody.
które warto pójść. Przez dłuższy czas nic nie dostaniemy, ale takiego ciekawego akurat 100%. Precision warto rozwijać na tych wczesnych etapach, dopiero jak zaczniecie mieć problem z celowaniem głównym, nie w te evasive moby. No, tu jest koleś, który bardzo mocno bije ogniem i po zabiciu go warto się odsunąć. Bo bardzo mocno naprawdę klepie ten ogień. No, jest tam jakieś osiągnięcie za niego, chyba że jak jesteśmy podpaleni, go zabijemy. Przypadkiem to wykonałem, ale... Ogólnie większość achievementów w tej grze to po prostu z grania wypadła tak se sama. Niezaplanowana. O, doszliśmy w końcu. Dobrze, jest crafting recipe, cold damage, bardzo fajny, punkt nawigacyjny, ideala, z dwoma teleportami. Dobrze. Chodźmy do miasta. Mamy nagrodę za deszretkę tam do odebrania u Tasuniego. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Tutaj ten. Buty. Bieganie można wykraftić, ale na razie nie. Pasek pod Energy Shield bardzo lipny. Dobra, tyle. Tego użytkowego potionka. Dwa. Czekajcie, to sobie wszystko muszę policzyć. Tak, Val Smite, dobra. Bardzo dużo gemów. O! Ostatnio o tych mówiłem. Sacrifice fragmenty. 7 gemów walowych. Nie, tu musi być. O, 7 gemów walowych plus 1 taki fragment daje Val Orba. Zobaczmy tu, co to daje. Amulet. Maximum Energy Shield 2-4%. A tutaj Other Jewelry Regen Life'a. Lipa. Ogólnie 3. Dobra, może pokażemy na potrzeby serii. 3 sprzedane esencje danego typu dają esencję level wyżej. Nie zawsze się opłaca to robić, bo te bardzo wysoko levelowe, te przedostatnie, nie warto czasami levelować na ostatnie, bo lepiej 3 razy kliknąć, coś skrafcić niż tylko raz i mieć minimalny zysk z tego. Dobra, mamy 8 Blacksmith Whetstone'ów i nie mamy co z tym zrobić. Dobra, ryzyk fizyk, alchemy, life regen, można dolosować resist. No taka lipa. Taka lipa, dobra. Można byłoby. Dobra, skrafćmy to. No to chyba było za Alteration Orba, nie? A jak z odpornościami? 7-1, 7-3, 5-3 i tu jest Lightning Resistance, którego będziemy potrzebować. Czyli klikamy Lightning Resistance, 1 Transmutation. No teraz to mnie trochę zabolało. 16, czyli minimum wylosował. Czyli zwiększymy odporność o 3. Ale zwiększymy życie, mamy 1250 na 1330, czyli 80 life'a więcej. Czyli jakby nie patrzeć, jakoś tam zwiększyliśmy. Spadł 1% z evasive monsterów, bo dexa sporo spadło. Ale też wbiliśmy sobie wszystkie atrybuty. Wszystkie atrybuty plus 13, z czego int 23. Czyli teraz powinniśmy mieć mniejszy problem ze skill gemami. Dobra, mamy tutaj pyk. Skill gem plus respect pointy. Teraz tak, do Niko możemy iść, na razie mnie to nie obchodzi. Dobra, idziemy tu. Zastanawiam się, jakby tu przejść. Dobra, zróbmy tak. Ten life bym chciał wziąć, avoid elemental ailments. Fajne. To bym chciał wziąć, ten surprise. Life recovery w tą flask, czyli to leczenie będzie lepsze. To byśmy wzięli. To byśmy wzięli. Mhm. Tu mamy staty bardzo blisko. Tu
Tu też mamy staty bardzo blisko, jakbyśmy potrzebowali. Ja mówię, ja się zawsze wspomagam tym. Chyba, że nie potrzebuję, to usuwam. Potem mam te refund pointsy. Dobra, chyba tyle w tym odcinku. Kolejne 45 minut przyjemności za nami. Yes. Bardzo mnie martwi, że tych esencji fajnych nie mamy, nie? A może jeszcze na koniec. O co mi chodziło z Valorbami? Ogólnie w Val lokacjach, jak widzieliście, lecą Val orby, tak? A ja nie mam transmutation orbów pewnie teraz, żeby to zrobić. Ale siusiak. Jednego mam. No, w sumie to potrzebuję jednego. Albo w sumie nie potrzebuję jednego, bo ja mogę zrobić tak. I ja mogę zrobić tak. I te Val orby są takie z czerwonymi nakładkami, tymi skillami na gemie. I lecą z Val lokacji na koniec zazwyczaj. Przynajmniej jeden tam powinien wypaść, tak? Ale jeżeli macie turbo pecha, bo tych gemów jest mnóstwo teraz, bo one są cały czas dodawane, albo kupujecie od innych graczy, jak gracie solo self-founda, możecie po prostu Val orba użyć na danym gemie. Chyba nie każdy gem, tym bardziej support gemy, nie, użytkowe gemy. Przede wszystkim takie skill gemy, a nie support gemy, active gemy. Nie każdy ma Val odpowiednik i jest szansa chyba 25%, że nic się nie stanie, że będzie zwalowany gem po 25%, że level spadnie, czyli będzie gorszy, bądź będzie jakiś pozytyw typu quality zwiększone, bądź level gema będzie zwiększony. No nam zależy po to, żeby się czerwony strzał zrobił. Nie zrobił się, ale wbił się level. Zrobił się, udało się. Ja teraz te gemy są corrupted. Tego nie mogę teraz używać, więc przypeks, bo się level zwiększył. I potrzebuję 4-1 level, żeby go używać, więc i tak od Nessy kupię sobie gema. Ale ten się zrobił Val Lightning Arrow i o to mi chodziło. Val Lightning Arrow ma drugą opcję, której będziemy używać jako głównego skilla. On ma 6 level, on sobie pod XP. I teraz tak, tutaj dajmy zwykłego strzała. Usuńmy to. Dobra. Lightning Arrow kupmy. 7 level, czyli on jest już lepszy startowo, to o czym mówiłem, niż ten nasz walowy. Tego mogę sprzedać. Dobra. Pyk. I teraz tu czekajcie, bo ja muszę. To jest ten totemowy. Tu macie takie małe ikonki, to są skróty supportów podpiętych, stąd ja wiem, co to tam daje. I teraz każdy walgem ma inny efekt. Jeszcze może szybko zaprezentujmy to. Zaprezentujmy to na akwedukcie, powiedzmy. Ten wal efekt. Ogólnie walgemy mają takie coś jak taką krew i ilość dusz. Potrzebujecie zabijać przeciwników, żeby pochłaniać ich duszę i móc odpalić Val Gema. I teraz jak ja będę sobie zabijał tych przeciwników, zauważcie, że on się ładuje. Niektóre gemy mają więcej możliwości naładowania, więcej ładunków. Niektóre tylko raz. Już mamy jeden atak. I ten chyba tylko raz będzie mógł zostać użyty. Zaraz to zweryfikujemy. Nie, dwa razy, bo się jeszcze ładuje. I wbijamy sobie tak dwa razy, już kojarzę, bo miałem przez chwilę. O, hatred szedł. I mamy teraz dwa ładunki. Teraz co robi ten Valgem? Po wypuszczeniu Val skilla, to zaraz zobaczymy. Jest trochę więcej przeciwników. No, powiedzmy na tych. Używam Val skilla i robimy kilkanaście strzałów, które sobie tak podróżują. I hitają przeciwników. W tym akcie zdobędziemy jeszcze dodatkowy support gem, który zwiększy ilość strzałów, więc jeszcze więcej strzałów będzie latało. Zresztą w opisie jest napisane, ile tego jest. Fires 7 arrowsów, gdzie nasz zwykły strzał tylko 3 daje. Przebijają wszystkie targety. Oczywiście działa też te błyskawice. I że zmieniają 9 razy direction, czyli leci, zmienia, aż 9 razy zmieni, zniknie. I tylko na jedno zmienienie może przebić raz danego przeciwnika. No i to jest taki gem. Tyle w moim mniemaniu na ten odcinek. W następnym odcinku zajmiemy się dwoma bossami. Kaon i Daresso. I powoli będziemy zmierzali jeszcze głębiej w góry.
A tymczasem ja Was żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!